Witamy w Energii Gaz Polska. Dzisiaj chciałem przedstawić Państwu montaż instalacji gazowej do Forda Focusa. Auto z silnikiem 1.6 turbo o mocy 182 koni, model EcoBoost. Założyliśmy tutaj instalację KMS SkyDirect i przejdźmy może do pokazania poszczególnych elementów tej instalacji, jak to wygląda w tym samochodzie. Z prawej strony mamy centralę sterującą Nevo Sky, model 2. Z lewej strony reduktor AC250 wraz z filterkiem fazy ciekłej. Następnie przy lampie mamy filterek fazy lotnej, czujnik ciśnienia i temperatury gazu. A pod pokrywą mamy ukryte wtryskiwacze Barracuda wersja 130 na pojedynczym montażu. No dość mocno schowane, ale tu się da tak zrobić, żeby było, że tak powiem, bardzo to ukryte. Przełącznik. Przełącznik w tym wypadku został zamontowany przy prawej nodze kierowcy. Tutaj na życzenie klienta obsadziliśmy jeszcze przełącznik dodatkowo. W takim srebrnym wykończeniu. Wlew pod klapką z dokrętką krótką. Nam tutaj się mieści. I zbiornik. Każdy zbiornik w tym samochodzie podnosi podłogę z tego względu, że tu jest koło zapasowe. Tutaj został założony zbiornik dość niski, żeby jak najmniej unieść tą podłogę, tak? Z tego względu tankujemy tutaj, znaczy ten zbiornik jest 44-litrowy, czyli powiedzmy, że około 36-35 litrów klient będzie mógł tu zatankować. W każdym razie koszt instalacji do tego samochodu to 4900 zł. Zwrot następuje po około 18-19 tysiącach od momentu założenia. Mimo wszystko auto pali 11 litrów benzyny, czyli 12 litrów gazu plus litr 2 benzyny spali. Mimo wszystko na każdym 1000 km zaoszczędzimy 260 zł. Zasięg na tym zbiorniku, tym samochodem to około 300 km. Czyli tutaj nie jest tak, mimo wszystko, pomimo tego małego zbiornika, najgorzej. Tak? Stacje jednak są, te 300 km parę by się znalazło. Dziękujemy i zapraszamy do Energii Gaz Polska.